rodzina była bardzo muzykalna. Mama mi śpiewała dużo wspaniałych piosenek. Śpiewała przy gotowaniu. Piosenki te później w życiu bardzo mi pomogły. Moi dziadkowie byli, obaj byli muzykami. Kiedyś to inaczej wyglądało. Aparatura była 100 lub 200-watowa. Nawet jak był taki zespół London Beats, w którym śpiewała Mira, to mieli na wokal 50 wat, a mojemu sąsiadowi sztuczne oko wypadło. Przy mnie zresztą to było. Ale czekaj, Mira, prosimy, czy ja będę wyrażał? Czemu kupone trwać po dlaczego rąbę wstać? Dlaczego, kiedy patrzysz na mnie, jest twojego czasu? Muzyka rockowa jest to zjawisko, bardziej zjawisko niż muzyka, ale jeżeli mówimy muzyka rockowa, no to na jakieś tam podstawy, że jest to jakaś tam uboga dziedzina sztuki. Szczerość wypowiedzi, no to trudno mi to zdefiniować. Nie chcę się tutaj chwalić, ale uważam, że wszystko co robiłem, co zrobiłem przez to prawie 30 lat, 25 czy 27, to było szczere. Nie wysilałem się, nie kombinowałem za bardzo. I to się trochę sprawdziło, dlatego że te moje numery przetrwały. Ponieważ uważam, że byłem szczery, że nikogo nie chciałem oszukać. Nie chciałem oszukać słuchaczy, widzów, czy moich fanów. Pierwszą gitarę dostałem od mojego wujka, brata mamy, Krawca, wujka Edka, który mi kupił najdroższą gitarę. Wiedział, że mam straszny ciąg do muzyki. Kupił mi gitarę, kosztowała ona wtedy chyba 3000 zł. To były olbrzymie pieniądze. Wtedy na takie pudła mówiło się Gibsonki. Wyciąłem taki róg na wzór katalowych Gibsonek, czy tam zdjęcie jakiejś gwiazdy zobaczyłem. Wyciąłem, zrobiłem, pomalowałem na biało, po prostu zmarnowałem gitarę. To oczywiście nie brzmiało. Przystawki za 100 zł można było kupić, czy tam za 70 w sklepie muzycznym Muza. Te sklepy się tak nazywały, czy też te przystawki. Pukam do drzwi twe.
twego snu. Pukam do twej nocy znów, to ja. Za próg, pod nasz wpuść dach, w cieple chcę doczekać dnia, to ja. Bardzo długą drogę za sobą mam. Pukasz do drzwi mego snu, pukasz do mej nocy znów, to ty. Za próg i ogrzej się, było nam nie tylko źle, to ty. Serce w głaz, żal zmienił ci. Pukam do kamiennych drzwi, to ja. To ja. Wbij mi w pierś twych żalów nóż. Nie mam sił iść dalej już. To ja. To ja. Bardzo długą drogę za sobą mam. To tak śmiesznie wygląda, że wskrzeszenie zespołu po 25 latach, czy tam po 24 breakoutów. Tak naprawdę nigdy zespołu breakout nie rozwiązałem. Praktycznie istniejemy. Oczywiście w różnych składach, ale ja właściwie z tego byłem znany, że często składy zmieniałem. No kurde, no. Ja cię pytam gdzie? Mówisz jak najbliżej tutaj. Dobrze będzie. Andrzej, co mało ludzi jest? A z nogci nie pomalowałem. Dobra. Dobra. Jakąś chusteczkę. Już, schodzę na dół. Po co? Też mam na ustawienie. Rozmierzamy, żeby tych zmian nie było. To ci wypadnie gitara i... Nie, ja tutaj się do końca życia nie mam. Tu palce trzymam. Do tego koncertu w Sopocie musieliśmy się szczególnie przygotować. Ponieważ muzycy, którzy ze mną grali 25 lat temu i tylko ci muzycy grali w zestawie Blackout i Breakout, nikt więcej, tylko Piotrek Nowak na basie, Krzysiek Butowski na klawiszach, Hajdarz na perkusji, Mira śpiewała, ja grałem na gitarze i śpiewałem. Hajdarz teraz z perkusją ma mało wspólnego, dlatego zdecydowaliśmy się na Marka Surzyna. Nie, 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 nie,
różnie poradzę. Zwykło się mówić, że każdemu artyście, czy każdemu twórcy jest potrzebna muza. Co to jest muza? Myślę, że każdy twórca, każdy artysta sobie inaczej to wyobraża. Dla jednego jest to zieleń, dla drugiego jakaś piękna kobieta. Twórca czuje wtedy, coś pisze. Moim zdaniem to wszystko nie jest prawda. Wszystko to jest konkurencja. Uważam, że każdy twórca, każdy artysta musi się w jakiś sposób pokazać, musi być wiarygodny. Musi mieć jakąś akceptację. Bez akceptacji nie ma sensu w ogóle robić tego, co się robi. Gdybym się zastanawiał, co to jest dla mnie muza, no to raz jest to moja obecna żona, innym razem może była moja poprzednia żona, nie pamiętam, to było tak dawno. Innym razem przyroda, innym razem chęć zrobienia dobrej płyty, to jest moja muza. Gdy obdarowałeś mnie naszyjnikiem twoich rąk, stałem się najbogatszy z ludzi. Aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Zaporęcz miałaś moje ramiona, mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Anno, nie mów nic, proszę cię, nie mów, kiedyś wrócę tu. Dokąd, Anno, wracaj, Anno, echo, Anno, odpowiada mi. Powiedz, Anno, jak odnaleźć słowa, kocham sens i treść. Dokąd, Anno, wracaj, Anno, echo, Anno, odpowiada mi. Powiedz, Anno, jak odnaleźć słowa, kocham sens i treść. Mój wzór to był zawsze, nawet jak na to dzisiaj patrzę, jednak Eric Clapton, od którego się wszyscy uczyli grać. Wszyscy najlepsi gitarzyści. Wszyscy gitarzyści z tego wyrośli również najlepsi. To była szkoła 65 czy 66 roku. Z Majerem nagrał płytę. Wcześniej grał z Yardbirds. To się jednak nie odbiło echem tak jak płyta Mayer, Clapton and Blues Breakers. To było coś fantastycznego. I ten facet się do dzisiaj sprawdza. Jest profesjonalistą, najlepszy. Zresztą czarni uważają go za najlepszego gitarzystę. To już jest jakaś wykładnia jego sztuki. Właściwie sposób gry na gitarze to mi odpowiada tak, jak on gra. Właściwie się na nim wzorowałem, na nim, na Peterze Greenie, czy na paru innych facetach, ale białych. Czarnych gitarzystów raczej nie uznaję. To jest tylko to, co mają w sercu i potrafią to wydobyć, ale technicznie jest to do tyłu. Dla mnie to gitarzysta bluesowy musi być najpierw rockmanem, a dopiero później bluesmanem.
takim sam drobnym dziś. Długi szarpokut, bo z sobą wzięłaś szczęście światło, wzięłaś radość w tym. Przeszedł taki sam drogi jak dziś. Długi szar pokut, bo z sobą wzięłaś bieg, łatwość, radość wzięłaś w zbliżanie. Ponieważ jestem muzykiem zawodowym, dla mnie blues to jest moje hobby. Oczywiście parę razy w życiu zastrzegałem się, że już nie będę nagrywał, że nie będę grał bluesa, że już dużo właściwie zrobiłem tych płyt nagrałem bluesowych. To jest właściwie dosyć sprawa ograniczona, poruszając się w tej samej harmonii. W tych samych trzech akordach wymyślać coś nowego. Bluesów napisałem, ja wiem, około setki. Zostawiam ci też próg.
dla ciebie syn pod rodzinieństwo ma. Zostawiam ci też próg, próg, na którym nocą siada próg. Myślę, że człowiek się z tym rodzi, z tymi cechami czy wadami przywódczymi. Zawsze byłem właściwie kierownikiem zespołu. Zawsze byłem szefem od początku, mimo że grałem w różnych zespołach, zestawach, gdzie ktoś decydował, ale potem się okazało, że właściwie ja miałem najwięcej do powiedzenia. Przez to z pewnością stałem się apodyktyczny. Nie może ani cofnąć, ani do przodu, ani do tyłu. Ani nie może zapalić. Cofnąć nie może. Co? Zakopać. Tylko nie ostro gazem. Lekko, lekko. Ale nie mam takich. I tu się wykręcę, wiesz? Chodź, Janek, pchniemy. No, czepnąć. Nie za ostro gazem. A nie. To ja pojadę. Omar. Co to za auto? Ja już nie mam siły. No dobra. Czekaj, ja wykręcę tutaj nie, i pojadę no, tam to, dalej. To zobacz, to tak samo jak ona jest. Jak ona. No. My pchamy ile siły, a ty odpuściłaś gaz. I on tak samo teraz jest. Właściwie bez wiary, bez nadziei i bez miłości nie można czegoś robić. Muszę wierzyć w to, co robię. Muszę mieć nadzieję i muszę kochać. To są nieodłączne sprawy. Żeby zaistnieć, żeby w tym wszystkim była szczerość, żeby to było wiarygodne, żeby grać bluesa. Chciałby być młody, piękny, jeszcze w dodatku zdrowy i bogaty. Ale właściwie chciałbym, żeby się jakoś sprawa zdrowia wyjaśniła. Jest to dla mnie uciążliwa rzecz. Jestem pod stałą opieką lekarzy, co mi trochę przeszkadza w mojej pracy, szczególnie w koncertowaniu. Ale jestem silny i jakoś sobie z tym daję radę. Marzeń finansowych nie mam, ponieważ zarabiam bardzo dobrze, chociaż tych pieniędzy jak zwykle nie ma.
Poza tym wszystko mi się w życiu układa. Także specjalnie marzeń nie ma. Co lubię, jestem do przesady punktualny. I z tym muszę powiedzieć, że strasznie się męczę. Dlatego, że na ogół ludzie są niepunktualni i niesłowni. Najważniejszą rzeczą w twórczości jest miłość. W końcu my, mężczyźni, bez kobiet byśmy tego nie zrobili, co robimy. Nie chcę tu specjalnie wychwalać mojej żony, ale dla niej zrobiłem bardzo dużo, to znaczy twórczo. Większość piosenek napisałem, żeby jej się przypodobać. A gdy poznaliśmy się, ona naprawdę nie wiedziała, kim jestem. Więc musiałem to udowodnić na bieżąco. Bo taka sprawa, że ja coś tam w życiu zrobiłem, to do niej nie przemawiało. Wiele piosenek, szczególnie takich miłosnych, bliskich, zrobiłem dla Grażyny. Praca twórcza, że górnolotnie tak nazwę to, co robię, jest jakąś receptą na życie. Ja w ogóle kocham pracę. Nie mogę się uznać za tytana pracy. Na ogół to się obijam. Takie jest moje życie. Ale kiedy mam siedzieć, leżeć,
bezczynnie, to się załamuje. To jest dla mnie najgorszy okres. Kocham, kiedy mam za dużo pracy. Kiedy jestem przemęczony, kiedy przyjadę do domu i narzekam, że jestem przepracowany, a na drugi dzień jest to samo. I to jest, myślę, pełnia szczęścia. To jest recepta na życie. Praca. Dlatego wielu spraw w naszej rzeczywistości nie mogę zrozumieć. Tych zasiłków właściwie. Pracę można znaleźć wszędzie. Ludzie jakoś migają się od tego. Może nie kochają tego, co robią. Mam to szczęście, że właściwie moja praca jest moim hobby. I to jest szczęście. To jest najlepsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Które tam numery, co nie wiecie? Andrzej. Oni mnie wręczą w tym test country. No. Też chodź sam zaczyna. Interesuje mnie to, co się w tej chwili w kraju dzieje. Przede wszystkim polityka. Wcześniej specjalnie się tym nie interesowałem, bo wiadomo, że nie miałem na to żadnego wpływu. A dzisiaj śledzę scenę polityczną. Oczywiście niektórzy, a zwłaszcza moi koledzy z branży, psioczą na to wszystko. Może to ludzi denerwuje, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Ja tym żyję. Jestem szczęśliwy, że przeżyłem, że doczekałem takiego okresu, jak te ostatnie 3 lata. Że tyle się w Polsce zmieniło. Teraz przygotowałem materiał na nową płytę. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ najszybciej w moim życiu przygotowałem całą płytę. Właściwie zrobiłem ją w 3 godziny. To znaczy nie płytę, tylko materiał. Jednego dnia z 6 piosenek bluesowych, drugiego dnia też z 5 czy 6. I jestem bardzo zadowolony i czekam na syna, który przyjedzie ze Stanów, bo z nim chcę nagrać tę płytę. Dobra, odkręć się na scenie. Najmocniejszy syn. Zagraj. Wrocławia zobaczyłem film. Od razu miałem jakąś tam koncepcję, że wykorzystam akordeon. No niby nic nowego, ale to było bardzo ważne. Od razu reżyserowi powiedziałem, że tak to zrobię. Zaczekałem w następny dzień. Już jakieś miałem pomysły. W następny dzień dostałem kasetę wideo. Teraz to jest to wygoda w pracy. Dlatego, że sobie zapuściłem, mimo że to jeszcze nie był obraz ostateczny, jeszcze synchrony były tam niezrobione w całości. Dostałem również wymierzone czasy i właściwie tego samego dnia popisałem sobie rybki, wszystko było przygotowane. Następnego dnia już zorganizowałem muzyków i studio. Wszedłem i właściwie na tym to polega, w moim wypadku, żeby mieć bardzo sprawnych muzyków, a takich miałem, którzy rozumieją właściwie każdy mój gest, bo to nie ma
czasu na pisanie. Jest to w ogóle niepotrzebna sprawa. Chyba w wyjątkowych momentach gdzieś tam coś trzeba napisać, jeżeli jest coś skomplikowanego. No właściwie szybko dogadaliśmy się, nagraliśmy. Na drugi dzień to wszystko zgrałem i wcześniej dośpiewałem, bo tam taka piosenka była. Co stać się ma.